Dzień dobry, z rana. Normalnie, kurczę, spotkanko. Spotkanko z tym oto gościem. Jest tutaj raz Marek Wielki i jest Sylwester Mały. Także są. A ja już mam pierwszego fanta dzisiaj na oko. Patrzcie, jest tak. Jest cyk, jest cyk, jest cyk i jest cyk. Taką oto opaskę na oko, jak podjechaliśmy na parking. Normalnie piękna rzecz wpadła. I już zadowolony, już mnie będzie widać w akcji. Kaśmy są? Tu my są. To co? Życzymy każdemu miłego weekendu, a i tak filmik pewnie będzie w tygodniu, więc i przyszłego tygodnia miłego. I lecimy w dal, po skarby. No kochanie, jak to w życiu bywa. Niestety, dzisiaj z wykopków nic nie ma. Prawie nic, bo są przygody. Są kurcze bele i złe momenty denerwujące. Są i dobre momenty, takie jak gościna w salonie Opla, kawka z chłopakami. No niestety tak się zadziało, że autko padło. Padł alternator w samochodziku na prawie dojeździe do samego miasta, do miejsca, gdzie mieliśmy kopać. I co? Skończyliśmy w serwisie Opla. Tu nam niestety nie mogą pomóc, bo nie ma wolnych miejsc, terminów. Czekamy na lawetę. Czeka nas powrót lawetką do domu. Co później dalej z autkiem? Będziemy się martwić, ale jakoś trzeba dotrzeć te 130 km. A na ten moment mamy jeszcze na tyle ciekawe rzeczy. Na tyle ciekawe rzeczy. Przepiękny Fiacik. Przepiękny Fiacik, zobaczcie w jakim stanie. Kurcz. To nam pan powiedział, że to jest auto od klienta, które po prostu sobie tu wstawił do salonu Opla, żeby sobie stał bezpiecznie. No przepiękny. No jest przepiękny, nie? Prześlicznota. A jeszcze ładniejsza ślicznota stoi tu. Opelek, 1974 rocznik. Kurczę bele, no śliczność. GT, J. Przepiękny. I właściciel teraźniejszy salonu mówi, że to jest auto jego taty. Od początku je miał. No coś pięknego. Także co? Super. Super. Idę na kawkę. Bo w ciepłym. Fajnie. Ugościli nas. Naprawdę. Nie są tacy źli ci Holendrzy, jak się o nich mówi. Super ludzie. Kawka, co się da. Co chłopaki? Następnym razem będzie lepiej. Każdy się z nim znowu schował, ty. Pa. Patrzcie, tu trzeba iść, żeby go złapać, nie? Tego tu jak zawsze, jak zawsze. Unikam fleszy. Tak. Na razicho. No i co? I dojechaliśmy szczęśliwie do domku. Autko na lawecie. Chłopcy zaraz dojadą, a przede wszystkim chciałem wam bardzo polecić. Chris Autoservice z Apeldoornu. Chłopak bezproblemowy. Przyjeżdża po samochód. Zabiera auto. Jest wszystko ok. Także naprawdę, jak coś, jakbyście mieli jakikolwiek problem, chłopak cały czas na telefonie i takie cuda się dzieją. Takie cuda się dzieją. No. Jak się popsuje, to się tak przyjeżdża na laweczce. Ale jest dobrze. Zjedzie się. Hello. My car is broken. No, not good day today. To co, jeszcze raz. Polecam chłopaka. Krzysiu za taki nieubrany? No, a jak? Krzysiu za Apeldoornu. Nie miał problemu przyjechać lawetą, przywieźć samochodzik mniejszy swój, żeby nas zabrać tanio. Wszystkich. Nie jest tani, ale jest skuteczny. No, naprawdę. Tani, tani chłopak, tak się śmiejemy. Naprawdę, jeżeli na te warunki, to jest, no, przemysł świata, sobota. Przyjechał, zabrał nas, przywiózł dodatkowe auto, żeby móc wszystkich zabrać.
Nie ma problemu, polecam. Chris Appledon, tak jak wcześniej widzieliście na aucie. No i nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Dobre, ja. Bo znowu my są. Znowu my są. Inny samochód. Jedziemy troszeczkę odparować łebki po tym holowaniu, po wszystkim. Wpadamy do parku. Wpadamy jeszcze do parku. Idziemy gonić. Idziemy gonić. Zobaczymy, co wyjdzie, to wyjdzie. Ale zapraszamy na Saperka TV. Jak najbardziej. Zapraszamy, jak najbardziej. Zostawcie coś po sobie. Także ślady. Zapraszamy do Rafała. Jak... Tak jest. Przyjmujemy wszystko. Wszystko. Tak jest. Każdy negatywny, no i pozytywny. Kciuki, żebyśmy coś znaleźli, bo kurczę. Jest ochota coś nakopać, jakiegoś kapselka może, ale cokolwiek. Holenderskie boratynki. Na razicho. Jest Sylwester, ma sygnał ryje. Jest Marek, ma sygnał ryje. Marek, powiedz, kto wygrał? Kto wygrał konkurs? Wygrał Rafał, konkurs na pierwszą monetkę. A kto wygrywa, ten stawia kolację dzisiaj. Przepraszam, przepraszam, to się wytnie. To się wytnie. A oto z tego tutaj dołku leży tu. Ale się kurde dałem wrobić. Chyba mi to nie było potrzebne. O, proszę. Token kurde. Tak? Żartuję. Kapsel. Ale taki różowy ładny. A my tu mamy 25 centów. Mamy, jak to się mówi, PRL-ek holenderski. Pozdrawiamy 48 rocznik, jeżeli nas ktoś ogląda. Zazwyczaj wszyscy pozdrawiają Antoniego Piętkiewicza. Niestety, kurczę, Antoni, jeżeli jest ktoś starszy od ciebie, to też go pozdrawiamy. Chłopaki się kryją za lasem, a tymczasem z dołeczka taka oto ozdóbeczka. Kurczę, ładny guziolek, prześliczny. Nie wiem, czy współczesny, z ostatniego, że tak powiem, stulecia, czy nie. Ma uszko, fajny, grubiutki, ładny, śliczny, śliczny guziolek, naprawdę śliczny, piękny, taki ładny. Pozdrawiam. I patrzcie na to, tu z tej dziureczki. Jak to mi podniosło ciśnionko. Jak to mi podniosło ciśnionko, jest w takim stanie wyszło, że myślałem, że sreberko. A to Julianek. Niestety. Już trzeci w sumie. Także trzy monetki, jest fajnie. O, jaki zacny rocznik. Pozdrawiamy, zacny rocznik 7-6. Krzysiu Lony. Dla ciebie pozdrowionka. No i co? Tam chłopcy. Gdzieś tam Sylwester, a tu z dołeczka holenderska boratynka. To teraz z pozdrowieniami dla Adiego Wejherowo. Ty kopiesz swoje boratynki, my mamy swoje boratynki. Jak dobrze widzę, to tam albo 52, albo coś takiego. Trzymamy i lecimy dalej. I mówił pan, podążaj za sygnałem, a będzie ci dane. I te... Oto z tego miejsca, pod tym korzeniem, wydubałem go stamtąd spod korzenia. Nie wiem, czy ja go zmiażdżyłem, czy nie, ale patrzcie na to. Patrzcie na to. Jest pierścioneczek. Jest pierścioneczek, była obrączka, czy coś takiego. Być może, jak to mówią, miedziany, nieważne jaki. Miedziany, bo miedziany, ale był pierścioneczek, no niestety ja mu przyłożyłem. Są jakieś napisy na nim. Coś tu widnieje. Nie wiem, jak to czytać. No, skup. Teraz mamy do góry nogami. Nie wiem, czy tu pisze Rademenes, czy co. Ale ktoś był moim friendem, o, widzicie, friends. Normalnie ktoś był moim friendem. Są trzy oczka i już jest dzień zaliczony. Cztery, pięć monetek w sumie. I teraz takie cudo i guziczek piękny. Super. Sylwester, Marek zaginął w akcji. A my tu w dołeczku mamy na ściance chyba 2 euro dociśnięte szpadelkiem.
Tak jest. Pierwsza monetka. Pierwsza monetka dwueurowa. Ha, ha, ha. Nie ma to jak dobre emocje. Patrzcie na to. Patrzcie na to. Czy ja na pewno myślę o tym, o czym myślę? Zobaczcie tu. I zobaczcie tu. Ja cię kręcę. Podejmujemy z wami na żywo. Podejmujemy z wami na żywo. Patrzcie na to. Patrzcie na to. Jeden gulden. Jeden guldenik. Beatrixa. Te brzydkie. Akurat te są brzydkie. Ale jest. Jeden guldenik Beatrixa odkładamy. A teraz ten. Ten. Ten już będzie piękniejszy. Tu będzie dwa i jedna druga guldenika. Tu się sypło. Tu się sypło narciarzowi. Co chwilę coś wychodzi. Naprawdę, kurde, co chwilę coś wychodzi. Co chwilę wychodzą monety. Jest dwa i jedna druga guldenika. To już jest piękniejsza monetka, nie? To co tam, to taki szajs. Póki mamy mokrą trawę, wykorzystujemy. Wykorzystujemy. Pozdrawiamy 72 rok. Dwa i jedna guldena, a jeszcze przy tym wszystkim zmiana ręki. Czy się uda? Mamy w dziurze jeszcze sygnał. Mamy w dziurze jeszcze sygnał, więc jak wykopię, to pokażę. No, wygląda to następująco. W sumie 4,5 guldena w jednej dziurze. 4,5 guldenika. Piękna akcja. Piękna akcja. Och, po tym wszystkim, po tych emocjach, kurde, tych takich niby negatywnych, a może i pozytywnych. Lepiej, że to się stało teraz niż później. Wpadają monety. Już mam chyba z 10. Już mam dzień zaliczony. Mam pierścionek. Ładny guzik. Patrzcie na to. Z dołka. Wygląda jak 50 centów z daleka teraźniejsze. A nimi nie jest. Jest to 50 centimes francuskich. 1962 rok. Idę się pochwalić. Patrzcie, jakie ładne. Patrzcie, jakie ładne. Kurde, śliczne. Ale śliczne, ty. 62 rok. Muszę się pochwalić. O kurde, jaka bardzo ładna. Muszę się pochwalić temu oto tutaj, kurde, saperkowemu TV. Śliczna, nie? Ładna jest, ja pierdziu. No to co? Gaty! Ja też tak. I patrzcie teraz na to. Taki oto wpadł samolocik. Jasny gwincior, ale fajny. No pytanie, co tu ma Marek? Ja tu z tej dziury wykopałem depozyt. Dwie jedyneczki i piąteczkę. Tam kopię Sylwester. A Marek kopie biżuterię. Nie wiadomo. A Marek kopie biżuterię. No na bank to jest biżuteria. No biżuteria jest, ale pytanie... Pokaż. Czy nie? Pokaż, bo ludzie są chętni do oglądania. Patrzcie na to. Patrzcie na to, co wykopał Marek. Bransoletkę. Bransoletkę wykopał. Biło na śmiecia. Kurczę. Może tu będziecie lepiej widzieć. O proszę. No bransoleteczka. Ona jest cała. Tu się urwała na samym końcu. Na zapięciu. No. Zapięcie wszystko jest tylko tu. No i dobrze. Sprawdzisz sobie w domu, domyjesz wszystko, ale pięknie. Gratulacje. Dziękujemy. Jest srebrny Marek. Srebrny Marek. Bransoletka okazała się 925 sreberko. Tu są te dziury, które ja kopałem. Wykopałem stąd 7 monetek w kupie. A teraz zobaczcie, stąd przeszedłem tu i patrzcie na to. Patrzcie na to. Jest gulden i dziesiąteczka. Leżały znowu w tym dolku i niech ktoś powie, że deusy są płytkie. Jak to trzeba ryć na szpadel i głębiej. Jest i leci saperka TV Sylwester. I to jest to. Piękne. To są piękne monety. No jak wyskoczyła, kurczę, z ziemi, jak wyskoczyła, to fajnie było znaleźć inną monetę niż holenderski PRL. Ale niestety to
niemiecki PRL. Pozdrawiamy 1966. Morda się cieszy, morda się cieszy. Patrz ta na to, co wypadł słocz, co wypadł słocz. Złoty. Sikory się kopie. Sikory się kopie. Ale kurka wodna macie, oglądajcie. Oglądajcie, co się tutaj kopie. Ale sikor. No. To jest chyba złoto, nie? Ja. Ja cię. Takie mamy fanty, takie nie, mamy fanty. Złota, nie jest. Ale jest to jakiś znaczek. Nieważne jaki. Ale jest. Zegarek. To kto mi będzie rzeczy? Jest biżuteria srebrna, są zegarki, są srebrne monety. I kupę kasiury, bo chciałem wspomnieć, że Sylwek znalazł srebrne 10 centów. Są depozyty co chwilę. No, fajnie, a teraz jest słocz. Taki sikor, taki sikor. Ale fajne. A teraz w rączki, patrzcie na to. Wpadły nam, kurde, po łyżeczce. No. Wpadły nam po pani łyżeczce, pani łyżce, ale chyba pani łyżeczce. Mi się trafiła chyba łyżeczka posrebrzana, zdaje mi się, dlatego, że ma nabitą dwudziesteczkę. Tak to była, albo 800 albo 900. Tak, dokładnie, jakby była pełna, pełne srebro, to by było na pewno bardziej numerowane. A jak jest posrebrzana, to ma dwudziesteczkę. I tak jest pięknie. I tak jest pięknie. Ryjemy! Nie mogę, co tu się dzieje. Petara, kurde. Co tu się dzieje? Dzisiejsza jest petara. Patrzcie na to. Drugi słocz. Drugi słocz. Ten jest bez kurka wodna normalnie już. Damski. Pasków. Bo na pewno paski były skórzane. Miedziana jakaś skówka czy mosiężna. Dziękuję bardzo, ale jest. Drugi słocz, kurde, jak to cieszy. Co z tego, że nie chodzi? Co z tego, że taki se... Czy taki złomek, jak nie jeden powie. Ale po tych zdarzeniach wszystkich dzisiejszych losowych, no to i tak, no ja tak ryję, tak jest pięknie. Podsumowanie pewnie zobaczycie w domu, ale no monetek znowu, my szalejemy tu dzisiaj. My tu dzisiaj szalejemy. Wpadają monety, pięćdziesiątki jeszcze. Pięćdziesiąteczki wpadają i to jest piękne. Cały czas coś się dzieje, naprawdę dobijamy dzisiaj pomału do rekordu. Jakbyśmy tu przyjechali wcześniej, to na pewno byłby rekord. Ale i tak dzisiaj to, co zbierzemy w trójkę, podsumujemy, zobaczymy. Nic, przyleciałem do Marka. Pierwszy kop sygnał. Pierwszy kop sygnał. Zobacz, co tam. Uważaj, bo monety się sypią. Dzisiaj mamy ogrom. Był jakiś sygnał. Dzisiaj mamy ogrom. Szukaj sygnału. To nie to. Zawleczka, kolejna. Zawleczka, kolejna zawleczka. A teraz patrzcie na to, co wykopał niedawno. Przylecieliśmy do niego z Sylwestrem. O kurde, ja pierdziele. Ja pierdziele. I to jest radość. To jest radość, patrzcie na to. Bo może 10 cm, jak zrobił. Patrzcie na to, co zrobił. Ja pierdolę. Bez przekleństw, panowie. Jezu. Patrzcie na to, co narozrabiał. I taka rakieta, mówię, ale, a biło 98. Co narozrabiał. Ale kawał tak piszczało, srebra. Nie? To jak tyle guldenów dzisiaj nakopałem, a on jednego i patrzcie na to. Pięknie, pięknie, Markowski. Normalnie, gratulacje. Tak, rozmawialiśmy dzisiaj o tym, tak, jedna druga, nie? Tak jest, patrzcie na to, normalnie, kurde. Paki w pięknym stanie wyszedł. Srebrną bransoletę, srebrną monetę. Sylwek, srebrną monetę. Ja posrebrzaną łyżkę i resztę zobaczycie. Mamy na dzisiaj, podsumowaniu. Mamy dzisiaj dzień konia. Mamy dzisiaj znowu prawdziwy dzień konia na koniec dnia. Ale bił konkret sygnał. Ale Marecki. Mogę zobaczyć? Marecki. Jak ja zobaczyłem, tylko patrzę na datę.
płacę na raty. 60 to na pewno skarbuję na Donetta. Marecki, no. To jest srebro, to widać. Jaki piękny kotlecior, nie? A marzyłem, mówiłem ci, my jechali tu. Jest, jest, jest. Marecki. Yeah. Jest. Gratulacje. Jest Sylwester przy mnie. Zobaczcie, jaka już jest pogoda. Już nic nie widać. Ryjemy. Ryjemy i cały czas ryjemy. Patrzcie na to, bo sam nie wiem, co wykopałem. Sam nie wiem, co wykopałem. Ale zmyłka. Ale zmyłka, panie. A wyglądała jak obrączka, a to, kurczę, co to będzie, ty? Nie wiem, jakiś korek, kurczę, od jakiegoś... Tu ma jakiś... A może od mleczarstwa korek? Takie jak u nas były w Polsce. Albo od jakiegoś wina czy coś, ale kurczę, jak tak stało, Lapatek. Jak tak mi się pokazało w tej ziemi, to ciśnienie podniosło pięknie. O kurka. A wpadły depozyty. Szkoda, że nie nagrałem, kurde, bo wpadł depozyt 5 monet, 2 razy po 5 guldenów, 2 25, 1 gulden. Kurczę, naprawdę jest pięknie dzisiaj. Pozdrawiamy. I co, chłopaki, jak było? Zajebiście! Tak było, było super. Było naprawdę super, robimy podsumowanie. Godzina, kurczę, czekajcie. Godzina 19.25. Jeszcze młoda godzina, ale już niestety ciemno. I patrzcie na to, co się dzisiaj działo. Patrzcie na to, co się dzisiaj działo. Pomimo wszystkich rzeczy, które z rana nas spotkały. I stanęły nam murem i okoniem, jak to się mówi, to patrzcie na to. Pokazuję wam fanty Sylwestra. To są fanty Sylwestra. W sumie 13 monetek. 13 monetek, z czego jedno piękne sreberko. 36 rok. 1936 rok. Ślicznie jest ptasia jakaś obrączka duża. 1, 6, 9, 8. Tu są jeszcze dodatkowe oznaczenia. Jakiś łabądek? Tak, jakiś łabądek czy coś. Jest piesek. Bella. Którego już nie było. Bella, bella donna. Monety takie piękne. A jak Marek wykopał, to ja przy nim, kurde, miękne. Patrzcie na Marka. Marek, 20 monetek. Piękna brosza, nie wiadomo czy nie srebrna, ponieważ była trafiona kosiarką czy czymś i była tak rozcięta. Srebrna, piękna bransoleta, 925. To jest nic w porównaniu z tym, co zrobił tu. Patrzcie na to. Patrzcie na to. Do porównania my sobie 2 euro. Ale chłopie, no to nie ma co porównywać, bo tego kotleta widać. No. Pozdrawiamy rocznik 1960. To jest kawał srebra. Patrzcie, 2 euro i 2 razy większe. 2 1/2 guldena srebrne. Kawał srebra. Kawał pięknego srebra. Moje fanty, ja jak zwykle szalałem. Moimi fantami są różnego rodzaju fanty. Jest posrebrzana łyżka z 20 tutaj, tak jak widzicie. Są numerki psie. Jest jeden zegarek. Jest też obrączka ptasia niedomyta, ponieważ jest strasznie brudna. Jest zapalniczka, którą powiedzieć. Marek ogląda. Wojenna. Jest samolocik. Może być, może być. No ja podobno wykopałem. Jest taka piękna jakaś wichajstrowa zawieszka z napisem Braven. Jest scyzoryk. Scyzoryk tak nam nie wołają. Jest drugi słocz. Jest również, wydaje mi się, że z wojennej maści czy coś takiego kiedyś, kurde, ktoś kiedyś mi pisał, bo już coś takiego wykopałem. Tu wyszło w całości piękne, niepognięcione. I patrzcie na to. W sumie 66 monet. 66 monet. To jest te 2 1/2 guldena. To ma centimesy. Są guldeny, są centimesy, są 5-guldenówki. Kurczę, no współczesnych moniaków pełno. I jubiler został jubilerem. Mamy pierścionek, którego no niestety chyba ja trafiłem przy wykopywaniu. Jakby nie było, są diamenty. Także pozdrawiamy serdecznie wszystkich. Oglądamy jeszcze i szczycimy się naszymi fantami, bo było co. A ten fant
jest fantem dzisiejszego dnia. Zrobił robotę. Marek dzisiaj zrobił nam robotę. Jak to się mówi? Trzy wypady nic i rakieta odpalona. Tak jest. Trzy wypady nic i rakieta odpalona. To jest Marek i jego Gulden jest, kurczę, przepiękny. Szkoda, że... O, teraz będzie lepiej widać, bo zasłoniłem światło z auta. Gratulacje. Marek, gratulacje przeogromne. Tak ma być. Wychodzi się fan. Jest petara. Wychodzą sam. Do następnego. Leci, kurczę, jest mocno. Tak jest, do następnego.